zapytaliśmy dwa pokolenia o opinie na temat zjawisk społecznych. Emigracja jest, jak ludzie na przykład z innych krajów uciekają. Uchodźca to osoba, która nie może się czuć bezpiecznie w swoim kraju. Bieda i właśnie to jest najważniejszym powodem przeważnie. Ale najczęściej to jest spowodowane właśnie wojną. W 2017 roku ponad 3000 osób zmarło lub zaginęło podczas prób przedostania się do Europy przez Morze Śródziemne. Na pewno trzeba ich przyjąć, bo inaczej by zginęli. W największym obozie dla uchodźców na świecie żyje około 900 tysięcy osób. To prawie tyle, co suma wszystkich mieszkańców Gdańska i Szczecina. No to potwornie, potwornie dużo. Ja sobie nie wyobrażam bycia w takiej sytuacji. Powinno im się pomóc. Powinno rzeczywiście i udostępnić im szkoły, udostępnić im placówki właśnie takie zorganizowane. No moglibyśmy ich nawet przyjąć w swoim domu. Ale też myślę, że inni uchodźcy też powinni się włączyć w pomaganie innym uchodźcom, już tacy, którzy są w jakimś kraju, na miejscu, powinni pomagać już innym, którzy przyjeżdżają. Myślę, że przede wszystkim najlepsze to, co może zrobić osoba będąca na naszym miejscu. A to zdobyć wiedzę na ten temat. Są różne fundacje, które się zajmują tą sprawą i które pomagają różnym uchodźcom. I myślę, że najlepszym sposobem na zdobycie takiej wiedzy jest pójście do takich miejsc i porozmawianie z tymi ludźmi, którzy zajmują się tym wszystkim oraz poznanie samych tych uchodźców. Przede wszystkim nie mam bezpośrednio do nich dojścia. Poza tym nie znam tych ludzi, nie wiem, czy to jest uchodźca, czy to jest, nie wiem, ktoś, kto sobie przyjechał. I obawa. No nie mam zaufania do nich, po prostu nie ufam, bo nie znam. Tak jak mówiłem, sam jestem uchodźcą, moja rodzina jest rodziną uchodźcą. No tak, ale ten język pięknie znasz, wszystko znasz, no to jest ważne przede wszystkim. Cały czas jestem w tym środowisku osób, które przyjeżdżają, które są właśnie uchodźcami. Naprawdę poznałem wiele rodzin. Wiem, że zdecydowana większość z tych osób to normalni ludzie, tak jak my, którzy po prostu nie mają jak żyć w swoim kraju.